Fantastycznie! Znalazłeś nożyce do drutu. Słyszycie, chłopcy? Zacznijcie ciąć. Spotykamy się po drugiej stronie. Żołnierze, jak widzicie, potrzeba nam więcej części. No to zbierajcie je, już! Kabum, kabum, kabum! Nie, nie teraz. Kowalski, raport. Tak jest. Na trzeciej stoi unieruchomiony pojazd. Wyśmienicie. Bardzo dobrze, Kowalski. Wchodzimy tam i zabieramy nasze części. Odsuńcie się, ja zrobię przejście. Wiecie co, szeregowy? Wy idźcie pierwsi. Tak jest, kapitanie! Słuchajcie, szeregowy, trzeba zdjąć te jaszczury. Możecie używać ataku albo klawisza specjalnego. To twarde sztuki, więc będziecie potrzebować dwóch uderzeń. Jeszcze nigdy nie widziałem tylu wrogich jaszczurów w czasie pokoju. Dobra robota. Oto przykład zespołowej eliminacji jaszczura. Ale nie myślcie, że to koniec. Wracajcie tam! Dobry występ oznacza punkty dla drużyny. Zdobądźcie je. Wreszcie jakieś części do buchnięcia, znaczy pozyskania. Ci strażnicy to raczej poważna sprawa. Kolo myśli, że jest twardzielem, ale ta stara sztuczka zawsze się sprawdza. A, dobry pomysł. Co się stało? W razie niebezpieczeństwa wskakujcie szybko za te skały lub bale. Życzę szczęścia. Przyda się wam. Na pewno. Bądźcie czujni, chłopcy. Tutaj dzieje się coś dziwnego. Jeszcze nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. To był prawdziwy pingwin? Wracaj tutaj! Nieźle, szeregowy. Jak tak dalej pójdzie, nie zawiedziecie mnie. O to właśnie chodzi. A niech to, jest ich więcej. Zauważyli nas. Musimy się ich pozbyć, śmiało. Czy to nie miło zostać obrzuconym cukierkami? Rock and roll, chłopcy!
to niemiło zostać obrzuconym cukierkami? Mają na oczy! Zasłużyłeś na awans, Rico. A teraz wracajmy tą drogą do centrum dowodzenia. Tak jest! Rico, dasz radę skombinować nożyce do drutu? Mam złe przeczucie, że ten psowaty to chodzące problemy. Eureka! To prawdziwy skarb złożony z części. Żołnierzu, spodziewam się, że nam je przyniesiecie. Ten pies jest jak czosnek w perfumerii. Nadążacie? To miejsce jest dziwne. Obudź mnie, jak się pogorszy. Tak, wszyscy mieliśmy ubaw, gdy Rico połknął otwieracz do konserw. Ale teraz może się przydać, co? Rico? Tylko popatrzcie na te wspaniałe rzeczy. No, może nie są wspaniałe, ale na pewno się przydadzą. Do roboty, chłopcy. Załadujcie te ciężarówki. Wychodzę za kilka minut. Mniej więcej. Kilka minut. O, musimy przerwać misję. Jeśli on tutaj przyjdzie, na pewno nas odkryje. Kapitanie, mogę użyć umiejętności wędkarskich. Odwagi, szeregowy. Wszyscy na was liczą. Na pewno czujecie tę presję. O, teraz już tak. Używaj klawiszy ruchu, by celować. Aby rzucić przynętę, wciśnij skok. Puść go, by wyciągnąć rybę. Mamy tutaj dużo zamieszania, szeregowy. Słuchajcie mnie, jeśli chcecie coś złowić. Dobra robota. Wpisaliście się na medal, żołnierzu. Thank you.
Wyśmienicie! I o to chodzi! Bardzo dobrze! Karma, co? Ciekawe. Wiedzy, psy lubią mięso. Ten stek może się przydać. Hej, kto zrobił ten bałagan? Nie patrz tak na mnie. Pójdziesz za to do kozy, stary. Posprzątam tu później. Jeszcze nie skończyliście? Musimy coś zrobić z tym zdradzieckim psem. Jego pchły mają przewagę liczebną. Go raczej uciszę. A teraz poszukajcie w szufladach. Dobra robota, żołnierzu. Dzięki wam ci czworonożni być może znowu zobaczą Nowy Jork. Dobra robota, żołnierzu. Dzięki wam ci czworonożni być może znowu zobaczą Nowy Jork. Wyśmienicie! Spisaliście się na medal, żołnierzu. Nieźle, szeregowy. Tylko tak dalej i otrzymacie awans, który wisi nad wami od paru lat. A niech to. Musimy się najpierw pozbyć strażników. Mam pomysł. Widzicie krokodyla, szeregowy? Znajdźcie sposób, by wypuścić go z klatki i poczekajcie na efekt. Tylko nie spadnijcie. Byłoby nie teges. Tak jest, kapitanie! Chyba jesteście na dobrym tropie. Chyba jesteście na dobrym tropie, szeregowy. Po prostu wrzućcie kilka kamieni na przeciwwagę, a kratka klatki powinna się podbić. Wyszedłeś z tej klatki, ty głupi!
Dobra robota, żołnierzu. Dzięki wam ci czworonożni być może znowu zobaczą Nowy Jork. Trafiliśmy w dziesiątkę, chłopcy. Ciężarówki są pełne. Musimy tylko buchnąć ten towar i szybciorem wynosimy się stąd. Raport o uszkodzeniach pojazdu. Pojazd gotowy do drogi. Po zamontowaniu kół będziemy mogli wyruszać w trasę. Wyśmienicie. To zaczynamy przedstawienie. No nie. Ten przygłupi strażnik może znów narobić kłopotów. Żołnierzu, a teraz zrobimy tak. Rico i ja rozwalimy tego gościa, a ty nam pokażesz, gdzie mamy celować puszkami. Ale jak to zrobić, kapitanie? Przesuwaj celownik, a gdy będziesz gotów do strzału, wciśnij klawisz akcji. Dasz radę, szeregowy? Czy zawiedziesz swoją jednostkę? Znowu. Puszki na strażników odpal! Dorwę was, kaczki! Ciężarówką bez opon daleko nie zajedziemy. Musimy ich bronić za wszelką cenę. Nie! Dość już tych puszek! Co to? Sami tego chcieliście. Opona gotowa. I to w niecałe 10 sekund. To o czasie, nie o oponie. Wyśmienicie. Jeszcze tylko 3. Ci przeciwnicy nie padną od jednego strzału. Rico, musimy strzelać dalej. Zanieczyszczacie środowisko. Kryć się! Puszki nas ratują! Puszkorzucaczki! Tylko nie puszki! Nie po twarzy! Niech to licho! On ma oponę! Zatrzymajcie! Ha! Złapał! Zapłacisz mi za to! Ha! Złapałem! One są gazowane, wiecie? Dobra was! Ha! Ha! I za wolno! Kolo poszedł! Sami tego chcieliście! Zanieczyszczacie środowisko! Zapłacisz mi za to! Druga opona zabezpieczona! Według moich obliczeń połowę mamy już za sobą. To trochę dobrze i trochę źle. Ruszajcie się! Słodka kraina wolności! To znowu ten pies i goni Kowalskiego! Zdejmij go ze mnie! Zakaczki, puszkorzucaczki! Tylko nie puszki, nie po twarzy! Kryć się! Puszki
Jeszcze tylko jedna opona. Tak blisko, że prawie poczułem. Nie, czekaj. To jest cukierek. Zapłacisz mi za to! Będę was stać i mam go! Kryć się! Puszki zaczynają! Zajmij go za mnie! Mam zanieczyszczacie środowisko! Tylko nie puszki! Nie po twarzy! Woda! One są gazowane, wiecie? Mam zagadowałem! Puszko rzucaczki! Tylko nie puszki! Nie po twarzy! Nie! Dość już tych puszek! Kończą nam się opony. Nie są tanie, więc chronię za wszelką cenę. Mam go! Mayday! Kowalski w niebezpieczeństwie! Zanieczyszczacie środowisko! Ha! Złapałem! Dorwę was, kaczki! Dobra, chłopcy. Musimy sobie szybko przypomnieć, jak się prowadzi. I gonimy te ciężarówki! Brama! Uwaga! Wyśmienić. Wiecie co teraz? Co? Gonić konwój! No to mamy ich, chłopcy! W tym konwoju są części do naprawy samolotu. Kapitanie, a jak wydostaniemy od nich te części? Jest na to stary, sprawdzony sposób. Taranujemy ich z ogromną prędkością, więc gaz do dechy i taranem! Wciśnij klawisz akcji, by zahamować. Robi się paskudnie klawisz ataku, możliwi hamowania awaryjne. W porządku, to jest to, chłopaki. Taranem i... a potem fajran. O nie, on jest ranny, żołnierzu, ale jeszcze nie został wyeliminowany. Miejcie go na oku. Trafiaj dalej te ciężarówki. Nie zdobędziemy potrzebnych części. Tu nie ma miejsca na pomiot. Wiesz, co robić dalej, prawda? Nie wiem, kapitanie. Musimy zawrócić i zabrać ten ładunek. Ha, tak, ładunek. Nie wolno zapomnieć. Choć tak się stało. Już zawracam, kapitanie. 10-4. 10 co?